Przedsiębiorca z Suwałk wygrał przetarg na przebudowę byłego hotelu Subalszczyzna w funkcjonalny urząd. Jego oferta opiewa na niespełna 8 186 tysięcy złotych. Ta propozycja okazała się najtańsza spośród ośmiu, jakie wpłynęły do magistratu. Zaledwie trzy złożone oferty nie przekroczyły wartości 9 milionów złotych. Trzy kolejne bliskie były 10 milionom złotych, a następne dwie... Tę granicę przekroczyły. Tymczasem, jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej, miasto deklarowało wydać na tę przebudowę niespełna 4, ,4 miliony 400 tysięcy złotych. Czy zatem dojdzie do realizacji tego pomysłu? Najwyraźniej tak. Przetarg został zakończony. Trwa okres, w którym mogą pojawić się ewentualne protesty. Informuje nas Kamil sznal kierujący biurem prezydenta miasta. Dodaje też, że trwają prace nad stworzeniem umowy z wykonawcą. Zgodnie z warunkami postępowania zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie robót maksymalnie 360 dni, liczonych od daty podpisania umowy. Ratusz jednak zastrzegł, że wszelkie roboty związane z elewacją kamily. Widoczną z ulicy Noniewicza muszą być ukończone do końca maja przyszłego roku. W dokumentacji projektowej, prócz przebudowy, przewidziano również termomodernizację obiektu.